zapraszam Was na przepis na bardzo fajne ciasto z galaretką. Mamy piękny, wysoki biszkopt. Ciasto wygląda jak torcik, jest bardzo fajne i smaczne. Muszę Wam powiedzieć, że jest to ulubione ciasto mojego synka, dlatego postanowiłam również Wam pokazać, jak go robię. Jest naprawdę prosty w wykonaniu. Myślę, że wszystkim posmakuje, nawet nie tylko dzieciom. Także zapraszam na przepis. No i mam tutaj przygotowane składniki na mój biszkopt, taki wiecie, dość wyższy, jest tutaj 5 jajek, żółtka są oddzielone od białek, jest niecała szklanka mąki pszennej, 1/3 szklanka mąki ziemniaczanej, płaska łyżeczka proszku do pieczenia, no i mamy tutaj szklankę cukru i cukier waniliowy i będziemy sobie teraz ubijać białka, a potem stopniowo dodawać żółtka, cukier i resztę składników. Tak przygotowany biszkopt pieczemy sobie w piekarniku nagrzanym do 160 stopni, około 25-30 minut, po prostu do suchego patyczka. Ja sprawdzam sobie, kiedy już jest dobry. Myślę, że to tak około 30 minut i będzie ok. Tutaj mam dwa bardzo ważne składniki dla mojego ciasta. Mam biszkopci, które już sobie tutaj, wiecie, dokładnie zrównałam, żeby lepiej wyglądał, i ja mam taki gruby, wielki biszkopt, ale jeżeli nie chcecie takiego wielkiego, to po prostu możecie zmniejszyć proporcje i będzie on, wiecie, dużo mniejszy, a mój bardzo ładnie, wiecie, wyrósł, jest fajny, będzie taki gruby, tak samo tutaj masa będzie wyższa, więc ja sobie to zaraz przełożę do rantu, bo będę robiła w takim właśnie rancie, żeby to mi się wszystko ładnie, dokładnie, wiecie, pomieściło. I od razu Wam powiem, że najlepiej sobie taki biszkopt przygotować dzień wcześniej, żeby mieć mniej roboty. Tak samo galaretki. Ja mam tutaj 3 galaretki, które sobie przygotowałam właśnie dzień wcześniej. Oczywiście kolory są dowolne. Już sobie je pokroiłam w kosteczkę i będziemy je zaraz sobie dodawać właśnie do masy, którą będziemy robić, więc proponuję Wam, abyście sobie to po prostu zrobili dzień wcześniej i będzie dużo lepiej. Ja sobie taki duży biszkopt zostawię i dam sobie tutaj masę do góry, ale możecie sobie na przykład przepciąć na pół, jeżeli uważacie, że jest gruby, dać sobie właśnie pół biszkoptu, masa, znowu biszkopt, no i na końcu będziemy jeszcze wylewać 2 galaretki, ale to do tego dojdziemy, więc będziemy teraz robić masę. Przechodzimy do masy. Tutaj w misce mam 500 ml śmietany kremówki, 30 i mam 4 łyżki cukru pudru. I to sobie teraz trzeba bardzo dokładnie ubić. Kiedy już ubijemy, dołożymy 1 galaretkę rozpuszczoną, płynną, ale oczywiście zimną, więc nie może być ciepła, musi być zimna, ale płynna. I ja zazwyczaj używam tutaj galaretki albo zielonej, albo żółtej. Wiadomo, cytrynowa czy agrestowa. Dzisiaj mam agrestową i sobie tutaj dołożę właśnie, jak już ubiję śmietanę kremówkę, no i dodamy galaretki i to sobie wszystko wylejemy na biszkopt, więc ubijamy. Słuchajcie, nie pozostało nic innego, jak zostawić to do całkowitego stężenia, ponieważ tutaj na górze zaleję sobie jeszcze 2 galaretkami. Ja mam 2 zielone. Oczywiście to jest ten moment, jeśli lubicie, możecie sobie tutaj włożyć jakieś fajne owoce. Mogą być to truskawki, no tylko to, co tylko lubicie, ale mój syn nie lubi, więc ja tutaj owoców nie dodaję, a to jest jego ulubione ciasto, więc robię tak, jak on lubi. Więc tak, jak stężeje wszystko bardzo dobrze, dokładnie zalejemy sobie 2 galaretkami, ja mam zielone, oczywiście będą już one zimne, więc ja sobie zaraz już je rozpuszczę, żeby sobie już leżały. Myślę, że to szybciutko stężeje, bo jest tutaj galaretka zielona zamiast żelatyny, bo wiem, że niektórzy dają żelatynę, ale ja daję właśnie taką galaretkę, właśnie albo zawsze zieloną, albo żółtą.
No i to tyle, więc wracamy później, jak już wszystko stężeje. Tak wygląda gotowe moje ciacho. Bardzo fajny taki, wiecie, wyższy wyszedł, jak nawet torcik, można powiedzieć. Naprawdę biszkopt bardzo fajnie urósł. Można sobie przygotować, wiecie, kombinację, że na przykład biszkopcik przeciąć na pół, właśnie po środku galaretki, jak tylko lubicie. Ja Wam serdecznie ten przepis polecam, bo jest naprawdę fajny w wykonaniu, prosty. No i dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, łapki w górę. Pozdrawiam serdecznie.